państwowo przedstawić pewną wiedzę, no na temat wiadomy, na temat, o którym mówimy bardzo dużo w społeczeństwie, on budzi bardzo, bardzo duże emocje, ale jednak wiedza jest dosyć skąpa, o ile nie bardzo skąpa, również wiedza sądów, również wiedza prokuratur i również wiedza jakby rodzin czy sprawców. Ja jako psychiatra i seksuolog miałem okazję wiele razy badać sprawców. Stąd też moje jakby doświadczenie dotyczące jakby tematu pedofilii. Zaburzenie preferencji seksualnych, bo od tego wyjdziemy, bo pedofilia jest zaburzeniem preferencji seksualnych, czyli parafilią, tak to się teraz nazywa, para obok, z greckiego filia pociąg. Wiele lat temu, kilka dekad temu, w języku medycznym stosowało się nazwy, które były stygmatyzujące, nawet obraźliwe, czyli kiedyś mówiło się, że jest to zboczenie płciowe. Medycyna się humanizuje, dlatego te terminy takie obraźliwe, one wypadły. To są już terminy historyczne, więc teraz mówimy o parafiliach, ponieważ moją rolą jako lekarza nie jest obrażać nawet sprawcę czy kogokolwiek, tylko jakby no, albo orzekać, albo pomagać. Więc takie terminy jak na przykład debil kiedyś, to była osoba upośledzona w stopniu lekkim. Imbecyl to była osoba upośledzona w stopniu umiarkowanym. Tak się mówiło, to był termin medyczny. Idiota to była osoba upośledzona w stopniu głębokim. No to są już terminy historyczne, ale w starych książkach jeszcze z lat 60., 70. one figurują. Więc kiedyś nazywało się to zboczenie płciowe, teraz ten termin jest taki neutralny, czyli parafilia. Co to jest parafilia? Zaburzenie seksualne. To tutaj Państwu powiem, to są kryteria amerykańskie, które są obowiązujące w literaturze medyczne. Jest to długotrwałe, nawracające, silne, seksualnie podniecające fantazje, pragnienia lub zachowania, które obejmują, tak to jest nazwane, niezwykłe obiekty działania lub sytuacji. Niezwykłe obiekty działania lub sytuacje. Co to znaczy niezwykłe? Każdy z nas może sobie wymyśleć, co to znaczy niezwykłe. Kto to ma określić? Społeczeństwo, obyczaj, ksiądz proboszcz, prawda? Nie, do końca nie wiadomo. Seksuolog? A dlaczego seksuolog? Nie wiemy, co to są te niezwykłe, więc dodano kryterium B i to jest też, jakby dowód na humanizację medycyny. Kryterium B, żeby było spełnione zaburzenie, jest takie. Opisane te potrzeby powodują istotne kliniczne cierpienie lub poniżenie danej osoby lub innych osób. Teraz jest to kryterium konieczne do tego, żeby ja u pacjenta rozpoznał zaburzenie preferencji seksualnych. Nie mówię o pedofilii. Dlaczego tak jest? Ktoś ma na przykład jakiś fetysz. Pociąg seksualny, nie wiem, do obcasów, do stóp, do czegoś, co dla większości z Państwa może się wydać niezwykłe, ale ta konkretna osoba, ten konkretny pacjent, on mówi, że jemu w życiu seksualnym jest wszystko dobrze, jemu nie ma problemu, partnerka czy partner to akceptuje, nie ma żadnego problemu. Nie rozpoznam zaburzenia preferencji seksualnych pod postacią fetyszyzmu, dlatego że nie ma kryterium B. Ja nie jestem kompetentny, żeby to mówić, nie, no to pan źle robi, to trzeba robić dobrze. To nie jest kompetencja lekarza. A kolejna rzecz jest taka, że jeżeli będziemy terapeutyzować osobę, która nie zgłasza problemu, to jej zaszkodzimy. I jakby to jest też jakby dowód na humanizację medycyny, czyli w latach 70. i 60. to kryterium nie było spełnione, jakieś no niezwykłe, to wiadomo, że ja wiem, że to jest niezwykłe i ja mówię, że pan ma zboczenie płciowe. Teraz jakby to kryterium musi być spełnione. No ale oczywiście w przypadku pedofilii, czy zoofilii, czy nekrofilii, takich no grubych zaburzeń preferencji seksualnych, to kryterium jest zawsze spełnione, dlatego że trudno sobie wyobrazić, że kontakt seksualny z dzieckiem dorosłego nie powoduje istotnego klinicznego cierpienia. Powoduje. Parafilie są różne. Żebyście Państwo mieli po prostu ogląd, jak wyglądają różnego rodzaju parafilie, fetyszyzm, oglądactwo, ktoś podgląda i to mu przynosi satysfakcję seksualną, ekshibicjonizm. Kiedyś profesor Lew Starowicz, mój szef specjalizacji, mówił, że w latach 60., 70., jak on zaczynał swoją praktykę kliniczną, mówi, nie było tygodnia, żeby policja nie zgarnęła gdzieś tam z miasta jakiegoś ekshibicjonisty, który się obnażał. Teraz nie ma już tego. Wszystko, cały ekshibicjonizm przeszedł do internetu. Ja w swojej praktyce klinicznej nie spotkałem
osoby, która by się albo zgłosiła, albo by miała postawiony zarzut, bo to jest też no, zarzut, chociaż ekshibicjonizmu, to wszystko jakby ten kanisza jest w internecie. Ocieractwo, masochizm, sadyzm, transwestytyzm, raptofilia, pedofilia. Raptofilia to jest pociąg seksualny do gwałtu. Czyli ona występuje najczęściej u takich no, nieśmiałych, słabych mężczyzn, którzy nie czerpią satysfakcji seksualnej z normalnego seksu, tylko z przemocy, z gwałtu. I pedofilia. Są oczywiście inne różne. Ja tutaj wymieniłem takie poglądowe, żebyście Państwo mieli pogląd na temat parafilii. Kryteria diagnostyczne, czyli medyczne pedofilii są następujące. Są to nawracające, utrzymujące się przez co najmniej 6 miesięcy. To jest kryterium czasu. Nasilone wzbudzenie seksualne osiągane przez czynności seksualne z dzieckiem lub dziećmi w okresie przed pokwitaniem. Przed pokwitaniem. W wieku 13 lat lub młodszymi, objawiające się fantazjami, pragnieniami i zachowaniami. Fantazje pacjent się najczęściej nie przyzna. Pragnienia pewnie też nie. Natomiast zachowania, no to jest to, co jest penalizowane, karalne. Pedofilia, to jest taki może banał, co powiem, ale żeby była jakby jasność. Pedofilia nie jest karalna. Nie ma takiego przepisu, który penalizuje wystąpienie zjawiska. Karalne jest obcowanie płciowe lub inna czynność seksualna z osobą poniżej 15 roku życia. To podlega karze. Natomiast sam fakt posiadania takich czy innych skłonności nie jest karalny. Opisane potrzeby seksualne powodują istotne kliniczne cierpienie i poważne trudności w relacjach międzyludzkich. To jest zawsze spełnione, dlatego że kontakt, zaraz Państwu to wytłumaczę trochę jaśniej, kontakt osoby dorosłej z dzieckiem seksualny zawsze powoduje cierpienie tego dziecka. Zawsze. W każdym przypadku. Ale tutaj odniosę się do tego, ponieważ jak te kryteria zostały wprowadzone przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne jakieś tam 10 lat temu, to wśród prawicowych polityków, jakichś ugrupowań, organizacji pro-life wybuchła burza i ugrupowania te zaczęły mówić, że Amerykanie, psychiatrzy amerykańscy uzależniają występowanie czy rozpoznawanie pedofilii od tych, czy to powoduje cierpienie, czy nie. Jak słucham, to jeszcze czasem jak się wpiszę, to w internecie są jeszcze takie artykuły sprzed kilku lat, no brzmiali, że to jest zalegalizowanie pedofilii i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś, no na co nie ma mojej zgody jako specjalisty, bo jak ja czytałem to, to rzeczywiście opadały ręce, to był ten punkt B jakby przeniesiony z tej parafilii, czyli jakby oni każde kryterium diagnostyczne każdej parafilii ma ten punkt A i punkt B. Natomiast w środowisku i w psychologii i w życiu i gdy oceniamy zjawisko, nie ma kogoś takiego, kto powie, że jakiekolwiek czynności seksualne nie powodują cierpienia. Powodują. Natomiast ta dyskusja była taka nakierowana na takie bicie piany. Zupełnie bezprzedmiotowa, księża się wypowiadali, biskupi się wypowiadali, wszyscy święci się wypowiadali, a ludzie nie wiedzieli, o czym mówią. No i kryterium, dlatego Państwo jeszcze wiedzieli, że to jest kryterium, że powoduje klinicze cierpienie, ale tak jak powiedziałem, no w nekrofilii, no ktoś, no nie mieści nam się w głowie, no ktoś ma pociąg do zmarłego, tak, do zwłok, no to powoduje jakieś, to jest seks asymetryczny, no to jest coś, co powoduje, no przynajmniej jakieś poniżenie, prawda, tego w kulturze, czy zoofilia, czy pedofilia, prawda, to są takie rzeczy, czy raptofilia, no trudno powiedzieć, że ofiara jakby się zgadza, czy nie powoduje cierpienia. Więc to jest niejako taki schemat, który służy temu, żebyśmy nie rozpoznawali zaburzenia tam, gdzie go nie ma, tam, gdzie nikt nikomu nie szkodzi, jest pełna akceptacja i jakby działania terapeutyczne nie są zupełnie potrzebne, tak? Ale jakby nie znam specjalisty czy lekarza, który by powiedział, że nie, no seks z dziećmi nie powoduje cierpienia, nie znam takiego. I kryterium C, dana osoba ma co najmniej 16 lat i jest o co najmniej 5 lat starsza od dziecka lub dzieci wspomnianych w kryterium A. Tu chodzi o to, że jeżeli na przykład jest 14-letni chłopiec i on no, gdzieś tam wszedł w jakiś kontakt seksualny z 13-letnią koleżanką o rok młodszą, to nie jest to pedofilia. Nie rozpoznajemy, nie ma tu... Oczywiście on wymaga jakichś działań, no, takich może kształtujących jego osobowość. To czasami są tacy gdzieś tam w szkole, ktoś tam wyłapie, ale to w ogóle nie podchodzi pod rozpoznanie pedofilii. Różnica wieku musi być co najmniej 5 lat, czyli ten sprawca musi być o wiele dojrzalszy
niż ofiara. Postać wyłączna i niewyłączna. Wyłączna jest to wtedy, kiedy osoba ma tylko i wyłącznie pociąg do dzieci. Niewyłączna to są osoby, które mają pociągi do dzieci i mogą być w normalnych związkach z osobami dorosłymi, w których również odczuwają satysfakcję seksualną. To czasami sądy o to pytają, no ale jak to on ma żonę, on ma dzieci, a pan rozpoznaje jego pedofilię? Tak, no jest niewyłączna, to tak może być. I to jest, jeszcze raz podkreślam, proszę Państwa, każda czynność o charakterze seksualnym z dzieckiem, nawet w przypadku, kiedy dziecko nie wyraża sprzeciwu lub chętnie uczestniczy, to się też zdarza. Dorosły tak dziecko zaczaruje, da mu cukierka, dziecko jest małe, ma na przykład 7-6 lat, on się cieszy, dla niego to jest pewnego rodzaju zabawa, ten dorosły jakby wykorzystuje naiwność, ufność, brak wiedzy, brak umiejętności psychologicznych tego dziecka, a dziecko jest całe zadowolone. I czasami takie ofiary też się zdarzają. Nie ma żadnego sprzeciwu, że wujek jest cudowny, wujka bardzo kocham i lubię, ale matka, czy ojciec, czy ktoś, wychowawca zauważył takie zachowania. Dziecko nie jest traumatyzowane, ale i tak jest to wykorzystanie, bo ten dorosły nadużył swojego autorytetu, swojej przewagi, bo dziecko nie ma psychologicznych umiejętności, by rozeznać się w kwestii seksualnych. Nie jest to możliwe. Dziecko nie ma umiejętności, by podjąć świadomą decyzję dotyczącą chęci bądź sprzeciwu kontaktu. Dziecko również czasami nie umie wyrazić sprzeciwu wobec działań dorosłego, bo jest ufne, bo się słucha, bo chce być grzeczne. Tak samo jak nie jest w stanie wyrazić swoich pragnień w kwestii seksualności. Dlatego seksualność, czy związek seksualny dwojga ludzi powinien opierać się na pewnej symetrii. To nie chodzi o to, że oni mają mieć te same role, czy może ktoś być dominujący, a ktoś mniej dominujący albo uległy, tylko chodzi o to, że oboje wiedzą, zgadzają się, dają przyzwolenie, stawiają granice, i jest to symetria. I oboje są świadomi. No tak samo jak seks z osobą nieprzytomną nie jest symetryczny. No jest całkowicie ta osoba podległa działaniom tej osoby przytomnej. I dokładnie to jest relacja osoby dorosłej z dzieckiem. Relacja seksualna dorosłe dziecko nie jest relacją symetryczną. Dziecko zawsze będzie ufne, zawsze będzie chciało być grzeczne, nigdy nie będzie stawiało swoich wymagań. Znaczy nigdy. No, znacznie mniejsze będzie miało te... Jest po prostu oszukane. Jest to relacja nieuczciwa, jest oparta na przemocy psychologicznej, psychicznej lub fizycznej, co nie znaczy, że 100% ofiar, 100% dzieci, które padają ofiarami takich czynów, wchodzi w traumę. To jest nieprawda. Bo właśnie część dzieci traktuje to jako zabawę, część dzieci się cieszy, część dzieci jest zadowolonych, że wujek czy ktoś jest też zadowolony z jego zachowania. I czasami takich dzieci nie trzeba traumatyzować, trzeba po prostu to przerwać, rozdzielić. No ale są około 40% dzieci, 40-50% przeżywa traumę. A reszta nie. Ale z punktu widzenia dorosłego wymiaru sprawiedliwości zawsze jest to przemoc psychologiczna, psychiczna lub fizyczna. Przyczyny pedofilii nie są do końca znane. My nie wiemy. Dlaczego tak jest, że ktoś ma takie czy inne preferencje? Nie tylko pedofilii, w ogóle parafilii. Ale doszukujemy się różnych cech. Nieprawidłowy rozwój psychoseksualny. Każdy człowiek ma swój rozwój. Najpierw jest dzieckiem, potem dorasta, potem pierwsze doświadczenia, potem inicjacja seksualna, potem jakiś inny partner, partnerka. I każdy rozwój psychoseksualny trwa aż do śmierci. Czyli coś się zawsze może zdarzyć, inny związek, coś jakieś. Natomiast no, chcemy, żeby ten rozwój był prawidłowy. Natomiast są pewne czynniki, przemoc, nadużycia, doświadczanie, jakby oglądanie seksu rodziców. To jest też bardzo niekorzystnie wpływa na szczególnie małe dzieci. Cechy osobowości, neurotyczność, wycofanie w stosunku do partnerów dorosłych, niska samoocena w roli kochanka. Brak akceptacji swojej seksualności. To są wszystkie czynniki, które predysponują. My częściej u sprawców te cechy po prostu zauważamy. Doświadczenia przemocy w rodzinie, uwiedzenie w dzieciństwie. To jest dopiero takie niesprawiedliwe, prawda? Czyli dziecko zostało uwiedzione przez osobę dorosłą i ono samo później, to uwiedzenie, powoduje, że zaczyna mieć preferencje w kierunku osób, w kierunku dzieci.
prawda? Często tacy sprawcy w więzieniach takie badania były robione i oni często mówią, ci sprawcy, że ojciec go, czy to ktoś, czy jakiś, mówię częściej mężczyzna, że molestował, dlatego że, zaraz powiem, 99% osób dotkniętych pedofilią to są mężczyźni, tylko 1% to są kobiety, ale to zaraz o tym później. Traumy seksualne, właśnie jakaś traumatyczna inicjacja seksualna, na przykład jakiś tutaj młody chłopak ma inicjację seksualną i partnerka się śmieje z niego. Ale to co to za przyrodzenie, albo jakieś tam ośmieszyła go. I tak to bardzo przeżył, że się zahamował, że się zablokował. Dziecko go nie ośmieszy, bo dziecko nie będzie oceniało. Dziecko jest partnerem ufnym, zawsze otwartym. Świadoma lub podświadoma nienawiść do kobiet czy mężczyzn w roli partnerów seksualnych. Potem to się często właśnie przeradza w taką świadomą lub podświadomą częściej na nienawidzi tych kobiet dorosłych, a dziecko jest partnerem właśnie takim łatwym. No właśnie, i tutaj jest ważna sprawa. I to jest niezwykle ważna rzecz i to sądy już to wiedzą, ale ludzie tacy niezwiązani z wymiarem sprawiedliwości tego nie wiedzą. Czyli czyn pedofilny to jest jakakolwiek forma aktywności seksualnej z dzieckiem, ale, proszę Państwa, czyn pedofilny może być popełniony przez osobę bez zaburzeń preferencji seksualnych. No i ktoś powie, no jak to? No to coś, no właśnie, i to jest jakby rola biegłego, czyli my, jeżeli mamy sprawcę, to my musimy ocenić, czy ten sprawca jest osobą z zaburzeniem preferencji seksualnej. Nie używamy słowa pedofil, tak jak samo nie używamy słowa schizofrenik, epileptyk, organik czy paralityk, nie używamy takich słów, tylko osoba z pedofilią, czy osoba dotknięta pedofilią, czy też nie. Dlaczego to ma znaczenie? Dlatego, że pedofilia preferencyjna, czyli właśnie są spełnione te kryteria, które Państwu pokazałem wcześniej, diagnostyczne pedofilii, że właśnie są spełnione, a pedofilia zastępcza, pedofilia w cudzysłowie, niepreferencyjna, nie są spełnione. Czyli można by powiedzieć, ja nie chcę go, tej osoby, broń Boże, proszę tego tak nie zrozumieć, że zdarzyło się, ale to tak mniej więcej wygląda, że bez preferencji z różnych powodów wszedł w kontakt. Z jakich? Zachowania zastępcze, choroba mózgu, narkotyki, upił się. Dziecko leżało obok, zaczął je obmacywać, czy coś się stało. Substancje psychoaktywne, alkohol. Z jakichś powodów wszedł w kontakt, ale nie mamy żadnych danych dotyczących tego, że są spełnione kryteria diagnostyczne pedofilii. Dlaczego to jest ważne? To jest bardzo ważne w postępowaniu sądowym. Dlatego, że sprawca preferencyjny ma silny pociąg w kierunku dzieci, pociąg stały, a więc ryzyko, że on to popełni czyn jeszcze raz, jest wysokie lub bardzo wysokie. I to jest to, jak przenieśli księdza do innej parafii i on robił to samo. Jeszcze do innej i robił to samo. Mówię o tych przypadkach, o których znamy, no bo to są najgłośniejsze przypadki. I on będzie robił to samo. To znaczy, że to jest sprawca preferencyjny. Czyli jest spełnione są kryteria pedofilii, zatem w takim przypadku takiej osoby jest bezwzględnie konieczna terapia leczenia w celu obniżenia ryzyka recydywy. Bez tego będzie robił to samo. Kara pozbawienia wolności powinna być odbywana w oddziale terapeutycznym. Są specjalne oddziały więzienne, w którym jest psycholog, czy seksuolog, czy psychiatra i gdzie jest prowadzona terapia dla takich osadzonych. Ta terapia jest zasądzona, czyli ten osadzony, on musi wyrazić zgodę. Oczywiście może się poczuć, że nie chce, ale to jest na jego niekorzyść. Będzie miał kłopoty, nie będzie miał przy wyjściu, może zostać osadzony wtedy w tym zakładzie, teraz to się tak nazywa, zakład dla bestii w Gostyninie, ponieważ stanowi ryzyko recydywy. Natomiast sprawca, który będzie brał udział w tej terapii, tak, ma większe szanse jakby powrotu po karze. Natomiast sprawca niepreferencyjny nie ma pociągu w kierunku dzieci, zatem ryzyko recydywy jest niskie. Zatem terapia, leczenie nie ma zastosowania, nie ma. 99% mężczyzn, jeśli chodzi o pedofilię, to jest 99% mężczyzn, znaczy nie, 99% osób z pedofilią to mężczyźni. Wyszło, że 99% mężczyzn to... Nie, 99% osób dotkniętych zaburzeniem to są mężczyźni, 1% to są kobiety. Zatem czynnikiem, który powoduje, predysponuje do wystąpienia zaburzenia, musi być jakiś hormon
męski, testosteron, czy jakieś androgeny, czy coś, no nie ma wyjścia, bo to jest za duża korelacja. Kobiety bardzo, bardzo rzadko. W ponad 80%, i to jest niezwykle ważne, drodzy Państwo, są to osoby dobrze znane dziecku. Osoba, która jest sprawcą czynu, to nie jest najczęściej ktoś gdzieś dziecko porwał, gdzieś tam zaczepił. W 80% przypadków, i rzeczywiście to potwierdzają te sprawy, które ja osobiście opiniowałem jako biegły, to jest partner matki, to był, ja przeglądałem przed parę dni przed wykładem, to był dziadek, to był jakiś wujek, brat matki, brat ojca, ktoś, to był jakiś wychowawca. Czyli to są osoby, do których dziecko jest przyzwyczajone, jest ufne, zna i one najczęściej jakby no, zasadzają pułapkę na to dziecko. Czyli właśnie dam ci cukierka, chodź, pokażę, pogramy, jesteś fajny. No, najczęściej no, te sprawy głośne, które znamy, z jakichś rodzin, które są zaniedbane, prawda? Gdzieś to dziecko lgnie do tego dorosłego, bo ma co? Ma akceptację, ma ciepło, jest przygarnięte, natomiast jest to pułapka. Znacznie rzadziej są to osoby poznane przypadkowo w internecie, a chyba tylko jedną sprawę taką pamiętam, że po prostu był łowca, że chodził gdzieś tam, poznał, o masz tu cukierka i dziecko zwabił. Taki zupełnie przypadkowo, to ja tylko pamiętam jedną sprawę. A w internecie funkcjonuje taka grupa łowców pedofili, co? Tak. Stawiają takie wabiki. Tak, wabiki, że się biorą za jakąś tam dziewczynkę. Tak. No tak, no bo w internecie, natomiast biorąc wszystkich sprawców, tak, to większość to jest otoczenie dziecka. Nie? I to jest ważne, jakby później będę mówił, jak uniknąć, jak uchronić, jakby no zostaje jeszcze 20%, no to jest też dużo. Więc znakomita większość ofiar są to dziewczynki w wieku, który pozwala im na samodzielne funkcjonowanie. Tak? I tutaj opowiem Państwu, czyli pójście do wujka, do koleżanki, do szkoły, to nie są dzieci gdzieś wykradane z domu. Dwie akcje społeczne, które mi się przypominają. Pierwsza to była taka z 10 lat temu. Siedział taki mężczyzna przed komputerem, to jest to, co pan mówił, i pisze: cześć, jestem tam Tosia, tam, czy Antek, mam 14 lat. I taki no powiedziałbym, brzydkiego słowa użyję, obleśny, taki w brudnej otyły, w brudnej jakiejś takiej podkoszulku. A z drugiej strony, cześć, ta dziewczynka, właśnie taka akcja społeczna, uwaga na internet, bo pedofile są w internecie. Z jednej strony ta akcja miała ustrzec przed tym, żeby dzieci nie zawierały znajomości takich internetowych, bo rzeczywiście ktoś taki może być. Ale tak jak ja pamiętam tę akcję, to zajmował się nią, czy wymyślił ją ktoś, kto na pewno nie miał do czynienia w ogóle ze sprawcami. Dlatego, że sprawcy nie są obleśni. To jest ktoś, kto wygląda normalnie, kto jest wykształcony, kto funkcjonuje normalnie w normalnym społeczeństwie. Oczywiście zdarzają się sprawcy zdegenerowani, jacyś narkomani, tak. Natomiast ta akcja, ona była mylna. Ona wprowadzała w błąd, że teraz mamy zwracać uwagę na takich dziadków gdzieś tam, którzy teraz będą łowić w internecie. Najwięcej spraw, które ja miałem osobiście, no to był partner matki. To było najwięcej spraw. To nie musi tak być, że tak jest, tak? Ale to było najwięcej spraw akurat, które trafiły do mnie, bo ja sobie przejrzałem te sprawy. Druga akcja, która wprowadza w błąd, to jest ta akcja, która tych prawicowych ugrupowań, które wiążą pedofilię z orientacją seksualną, z orientacją homoseksualną. To jest akcja, która wprowadza w błąd, dlatego że pedofilia nie jest orientacją seksualną. Pedofilia jest zaburzeniem preferencji seksualnych, które polega na tym, że jest pociąg do dzieci, do dziewczynek lub do chłopców. Natomiast orientacja seksualna to jest pociąg w kierunku kobiet, mężczyzn czy obojga płci, prawda? I to jest też akcja dezinformacyjna, dlatego że znów większość spraw, które ja jakby przejrzałem, to są sprawcy heteroseksualni. To jakby też trzeba wiedzieć, żeby nie popadać w takie szablony. I co jeszcze? Większość sprawców ma pożycie seksualne z osobami dorosłymi. I to sądy dziwi. To zawsze sąd, zawsze jak jest rozprawa, to zawsze się sąd pyta, no ale tutaj żona mówi, że to pożycie jest takie zgodne, bo często żona tego sprawcy, czy partnerka tego sprawcy staje po jego stronie. Z różnych przyczyn.
I ona mówi, ale ja z mężem, to jest niemożliwe, to jest mój mąż, od 10 lat jesteśmy, jest udane życie seksualne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i sąd wtedy pyta biegłego, no to co biegłem tutaj? No to jak mówi ta partner, żona ma, ale ja mówię, tak, ale ja nie oceniam pożycia seksualnego tego pacjenta, bo on mi nie powie, jakie jest, ani nie powie ta żona, czy to jest prawda, czy nie, ale nawet jeżeli jest, ja oceniam, czy są spełnione kryteria diagnostyczne zaburzenia, które Państwu pokazałem, a sądowi napisałem w opinii sądowo-seksuologicznej. Są spełnione, no to ma żonę, no to good for him, ale to nie znaczy, że to wyklucza, jakby występowanie zaburzenia preferencji i rzeczywiście większość sprawców funkcjonuje w związkach z osobami. No właśnie, to jest bardzo ważne i to często w tych dyskusjach takich społecznych, co robić, gdy dziecko zgłasza problem? No na pewno zapewnić, że to nie jest dziecka wina, bo to jest dla dziecka bardzo... Ja też czytam czasami te wyznania, te zeznania dzieci. One są z psychologiem i to dziecko często płacze. Często to są trudne takie zeznania i on właśnie często mówi, że to jest moja wina, bo jemu ten dorosły mówi, jak powiesz mamie, to jeszcze będziesz bardziej niegrzeczny, to jeszcze no, zmanipuluje w zależności od wieku, ale często te dzieci noszą w sobie takie brzemię, że on jest winny. Więc pierwsza rzecz, która, że to przez ciebie. Trzeba zapewnić dziecko, że nie, to nie jest twoja wina, zawsze to jest wina. To przecież ja chodziłem do niego, czy chodziłam do niego, do tego, nie powiedziałam wam wcześniej. To nie jest twoja wina. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba jakby zapewnić, jakby zdjąć to poczucie winy. Zapewnić no, bezpiecznej przestrzeni do rozmowy, do dalszego życia. Dziecko często boi się wyznać prawdy. Lęk przed oceną, szantaż sprawcy. Sprawcy są różni. Oni naprawdę czasami są bardzo pomysłowi w szantażu. Obawa przed karą. Obawa, że jest właśnie współwinne, winne, niegrzeczne. W razie potrzeby oczywiście zapewnić pomoc psychologa, który ma doświadczenie w pracy z ofiarami przestępstw seksualnych, ale który ma doświadczenie. Bo jak psycholog nie ma doświadczenia w pracy z ofiarami przestępstw seksualnych, nie powinien się w ogóle zabierać za pracę z takim dzieckiem, bo zaszkodzi. I niestety no, są takie przypadki, że praca jakby utrwala traumę. Psycholog, a jak ci to robią, co? I dziecko zamiast z tym psychologiem, to wtedy musi. Więc jakby trzeba, ja myślę, że dla każdego zdarzonego psychologa nie jest to ujmą zapytać, gdy jest pytany o to, czy jakie pan ma, czy pani ma doświadczenie, skąd, dlaczego. No, i każdy powie, no takie mam, czy takie, czy takie kursy, czy pracuję od lat, czy w jakiejś placówce, czy pomagam i tak dalej, i tak dalej. Bo jeżeli nie jest doświadczony, nie zaszkodzi. Czego nie robić? Na pewno nie lekceważyć sygnałów, kiedy dziecko mówi wprost, daje do zrozumienia, że coś złego się stało. To czasami, jak słyszymy te starsze sprawy, właśnie związane z tą głośną, prawda, pedofilią wśród duchownych, że często rodzic staje po stronie sprawcy, no bo ten sprawca ma autorytet. I to niestety się zdarzało. Teraz trochę rzadziej, dlatego że już dużo się mówi o tym, tak? Więc teraz trochę rzadziej, ale niestety ja mam dużo takich pacjentek, znów, to kobiety mi mówią, przychodzą dorosłe kobiety, jako pacjentki na przykład z depresją. Kobieta ma 40 lat, 35 lat i ona mi mówi, jak miałam 12 lat, to molestował mnie wujek. Nikomu tego nie powiedziałam, a potem jak mamie powiedziałam, to mama broniła wujka, dostałam albo lanie, albo ochrzan, że mam siedzieć cicho. I to się zdarza. I teraz te osoby dorosłe o tym mi mówią, leczone są z zupełnie innych powodów, tak? Ale te wspomnienia jakby cały czas są. I jeszcze drugie wspomnienie tych takich osób to jest, ja z tym wujkiem co Wigilię musiałam się łamać opłatki. I to tak, tego nie wolno, jakby właśnie nie bronimy sprawcy, nawet jeżeli to byłby, nie wiem, biskup, ktokolwiek. Nie karcimy, to są takie oczywiste rzeczy, ale to się zdarza. Nie traumatyzujemy wtórnie, to jest niezwykle ważne. Dziecko powinno być przesłuchane przez organy ścigane jeden raz. Tak mówią przepisy. W niebieskim pokoju, w pokoju takim przyjaznym. Oczywiście w zależności od wieku, czasami jak są małe dzieci, to są laleczki takie, bo dziecko nie powie, co się stało, tylko pokazuje na laleczce albo są rysunki i jakby to przesłuchanie jest takie. Przesłuchanie powinno być nagrane, bo jeżeli biegły chce zobaczyć zeznania, to powinien sobie obejrzeć nagranie, a nie wzywać to dziecko i przesłuchiwać, prawda? One są nagrywane, ale jakimś dziwnym trafem do biegłych nie trafiają nagrania, tylko trafia protokół. Dziecko w tym momencie wskazało, coś tam dziecko powiedziało, dziecko zapłakało. Czyli w każdym, jak ja miałem sprawy, to ja miałem protokół
takiego, a to jest trochę za mało. To cały czas jeszcze, ja musiałem się domagać, potem gdzieś tam, potem to minęło, potem... To cały czas to jakby nie gra. A w biegu powinien zobaczyć nagranie, nagranie z, jakby z przesłuchania. Przesłuchuje sędzia w obecności psychologa, może też być... mamy najczęściej się wyprasza. Dlatego nie traumatyzować wtórnie. No i właśnie, unikać wielokrotnych przesłuchań. To jest błąd w sztuce. To jest, to zaszkodzimy i nie dosyć, że dziecko jeszcze przeszło traumę, to jeszcze będziemy ją utrwalać. Zdarza się tak, i to niestety, to jest najsmutniejsze. Ja to czasami obserwuję, że praca z psychologiem indukuje wspomnienia, że dziecko jeszcze sobie doda. Bo a czy ten pan ci jeszcze to robił? No robił, no bo dziecko przy takim to jest grzeczne. Prawda? I po takiej godzinie dziecko wychodzi ze wspomnieniami, które uważa jako własne, a które są. Dziecko powinno wiedzieć, co to jest zły dotyk. Jeżeli mamy sześciolatka, to on już powinien wiedzieć, że wujek nie powinien całować w usta, że wujek nie powinien wkładać ręki w majtki, bo to jest zły dotyk. I to dziecko to nie jest trauma, to dziecko po prostu to wie. W sytuacji, gdyby dzieci coś takiego wiedziały, miały pewną umiejętność, której same się nie nauczą, tylko trzeba im to powiedzieć w sposób dostosowany do ich wieku, nie tłumacząc jakoś, nie wchodząc w jakieś arkana seksu, tylko po prostu, no tak się nie robi. To jest zły dotyk. Co zrobić, jeżeli są fałszywe oskarżenia? I takie sprawy też niestety są. Są, proszę Państwa, fałszywe oskarżenia dotyczące pedofilii. No to jest bardzo trudne, dlatego że sam proces to jest słowo przeciwko słowu. Bardzo rzadko są dowody rzeczowe, bardzo rzadko są nagrania jakieś, bo oni tego nie ma. To jest zeznanie dziecka i zeznanie dorosłego. Oskarża najczęściej żona, partnerka, chodzi o własne dzieci, a w tym jest rozwód lub konflikt. 99%, no może w zasadzie, może 90%. 90% spraw takich fałszywych oskarżenia to jest kłócą się, rozwodzą się, i żona oskarża męża, wchodzi prokurator, od razu izoluje dziecko natychmiast, tak? Czyli ten ojciec to dziecko zobaczy za 2 lata, jak dobrze pójdzie, tak? Natomiast tutaj wkracza jakby sprawa, ten ojciec jest zszokowany. Oczywiście ja nie wiem, co się stało, no ale zaraz Państwu powiem, co my robimy. Rzadziej oskarża nastolatka, czyli jak już jest taka cwaniara i się mści. Coś nie podpadło, coś tam ją skrzyczał, ojciec, ojczym, wychowawca, ksiądz, to ona go oskarży, no i też wchodzi prokuratura, a ona po prostu z zemsty. To są już takie osoby, no 14, 15, już takie, no i tutaj podaję Państwu dwa jakby artykuły. Fałszywe oskarżenie, kto przed organem tam fałszywie oskarża, to kara pozbawienia wolności do 2 lat. Czyli taka partnerka czy matka, jej grozi za to 2 lata. Nie znam, żeby ktoś poszedł do więzienia. Nie znam. A jeżeli już, to pewnie jakieś w zawieszeniu. Natomiast jeżeli my składamy fałszywe zeznania, idziecie Państwo zeznawać przed prokuratorem czy przed sądem w jakichś innych sprawach, to grozi do 8 lat. Czyli fałszywe zeznania w procesie karnym to jest kara do 8 lat. Natomiast jeżeli ja fałszywie kogoś oskarżę, to mam do 2 lat. Coś mi tu nie gra. No ale... Oskarżenie nawet kazirodcze, że żona się dowiedziała, że jej mąż molestuje ich własne dziecko, to ona najpierw jest taka zszokowana, taka w stuporze. Jak to jest możliwe? No ale przecież my tutaj... Ona go najpierw tłumaczy, na zasadzie, że sama sobie tłumaczy, że ja tego nie widziałam, że ja... Boże, ona się obwinia. Czyli ta psychologia jest taka, że ta matka jest taka wytrącona z równowagi, jest taka... poraniona, wini siebie, no przecież Jezu, zostawiałam go tutaj, jak ja mogłam tego nie dostrzec? Tu psychologia jest inna. Wszystko jest elegancko. Ty zrobiłeś, tamto zrobiłeś, zabiorę ci dzieci. Ta psychologia jest nieco inna. I oczywiście to tło konflikt jest sprzed czynu, czyli najpierw się pokłócili potem, a tutaj jest odwrotnie. Czyli przy zgodnym małżeństwie ona mówi, jak to, czy zwykłe, no normalne małżeństwo i tutaj takie rzeczy. Więc ja zawsze zalecam badanie psychologiczne matki. Jest też potrzebne. Jeżeli człowiek ma iść za darmo za 12 lat do więzienia, no to przynajmniej warto by było zbadać psychologicznie to dogłębnie funkcjonowanie cechy osobowości tej matki. Biegli powinny być z dużym doświadczeniem w opiniowaniu seksuologicznym. To nie jest, że gdzieś sąd z łapanki weźmie psychologa czy psychiatrę. Dlatego, że tak jak już Państwu powiedziałem, jest ryzyko wdrukowania fałszywych wspomnień dziecku przez matkę i jej otoczenie.
lub nawet przez psychologa, czy nawet przez psychiatrę, czy przez... Czy psychiatrzy to się tym nie zajmują, psychiatrzy bardziej oceniają poczytalność. Natomiast no, psycholog czy seksuolog. Śledczy z dużym doświadczeniem w prowadzeniu spraw. No i tutaj jest boom. Do mnie kiedyś zadzwonił asesor prokuratury rejonowej i mówi: panie doktorze, mamy pedofila do zbadania, czy by pan zbadał? Ja tak, no dobra, no to, ale co tam? No mamy takiego, ale co ja mam, o co ja mam zapytać? O co ja mam? Bo biegły zawsze odpowiada na pytania. Pytanie jest takie, czy w przypadku tego i tego rozpoznaje się zaburzenia preferencji seksualnej, czy czyn, zarzucany czyn, był spowodowany jakby z powodu tych zaburzeń preferencji seksualnej, ewentualnie jeszcze jakieś inne pytania, na końcu są uwagi biegłego. No i ja mam jakieś tam uwagi, że na przykład piszę uwagę zawsze taką, że jeżeli zostanie uznany winnym, bo ja nie osądzam, ja to sąd uznaje, winny lub nie, popełnił lub nie, ja nie wiem, ale jeżeli uzna winnym, no to na przykład piszę w uwagach, że powinien wtedy odbywać karę pozbawienia wolności w warunkach oddziału karnego terapeutycznego. To są moje uwagi, mam do tego prawo, zawsze to piszemy. No i ten asesor do mnie mówi, o co ja mam pytać, bo ja nie wiem. I mnie zmroziło. No to człowiek, który się zajmuje sprawą najtrudniejszej wagi, bo tam nie ma dowodów, tam nie ma monitoringu, tam nie ma nagrań, tam nie ma telefonów komórkowych, screenów, coś jakby obiektywne, tam jest zeznanie dziecka i zeznanie sprawcy, on nie wie, o co on ma pytać w opinii. I takie rzeczy niestety to się zdarzają. I to jest coś potwornego, bo państwo nam, jako społeczeństwu, nie gwarantuje wysokiej jakości usług, no nie wiem jak to powiedzieć, no działań prawnych, karnych, nawet jeżeli jesteśmy oskarżonymi czy podejrzanymi, nie gwarantuje. Nie gwarantuje. No i ja mu podyktowałem pytanie, o co on ma mnie spytać. Niech pan zapyta tak. Czy właśnie popełniono, no przyszły te pytania, co ja podyktowałem, ja je potem odpowiedziałem. Już nie pamiętam, przy jakiej to było sprawie, ale coś takiego. No i oczywiście nagrać w ukryciu rozmowę matki z dzieckiem nastolatki z oskarżycielem. Jedyna szansa chyba, żeby się obronić, czyli jeżeli taki ojciec, czy partner matki rozmawia, czy trener, czy wychowawca, czy ksiądz rozmawia z taką oskarżycielką, to on ją powinien wziąć jakieś nagranie, jakiś ten dyktafon i po prostu spokojnie, ale przecież wiesz, że tak nie było. Dlaczego ty to robisz? I tak co zrobić, jeżeli ktoś rozpoznaje u siebie albo u osoby bliskiej? No proszę państwa, przede wszystkim nie dopuścić do przestępstwa. No to jest jakby, to jest cel całego postępowania, no to jest cały clue. Terapia psychologiczna i farmakologiczna dobrowolna. Rzadziej niż raz w roku przychodzą do mnie pacjenci, on mówi, ja mam pociąg w stosunku do dzieci, jest mi wstyd, nie wiem co zrobić, ale tak mnie ciągnie, zrób pan coś, bo ja już chodzę i po plaży i sobie tam obserwuję te dzieci. To się zdarza, bardzo rzadko, mówię raz na rok, może nawet rzadziej. I wtedy my proponujemy takim pacjentom rzeczywiście leczenie farmakologiczne, które blokuje testosteron. Czyli obniża mu popęd seksualny, ten popęd mu siada, on jest jakby no, wtedy ma niski popęd, znacznie obniża się ryzyko popełnienia czynu z zaburzeniami preferencji seksualnych. Sprawca, wobec którego orzeczono terapię, ma obowiązek stawiennictwa we wskazanej przez sąd placówce w terminach wyznaczonych przez osoby, które się tym zajmują. No ale teraz pytanie. Ile placówek, proszę państwa, w województwie kujawsko-pomorskim świadczy usługi z zakresu leczenia terapii zaburzeń preferencyjnych seksualnych w ramach NFZ? Ktoś rozpoznaje, no chce coś zrobić, no źle się ze mną dzieje, nie popełniłem przestępstwa, mam moralność, mam sumienie, nie będę krzywdził dzieci, chcę się poddać leczeniu. Gdzie mam iść? To jest... Palce innej ręki? Proszę powiedzieć, niech pan zgaduje, nie chcę podpowiadać. Trzy. Ktoś da więcej, ktoś da mniej? To jest odpowiedź. To jak trzy, to ja nie wiem, czy są trzy w Warszawie. Może są trzy w Warszawie. Nie? To jest odpowiedź. I to jest tragedia naszego systemu. Nie ma gdzie. Sprawca nie ma gdzie pójść. Społeczeństwo go nienawidzi. W przypadku pedofilii, ja nie bronię sprawców, tylko ja się chcę zająć, czyli teraz no leczmy. W naszym interesie jest to, żeby nikt nie krzywdził dzieci. Jeżeli jest preferencyjny, to ma duże ryzyko, 80% z nich wchodzi w popełnienie przestępstwa. No więc musimy mu coś zaproponować, sprawcą. Nie jesteś sprawcą, żebyś nie był sprawcą, coś ci proponujemy, nic mu nie proponujemy. W przypadku pedofilii brak jest jakichkolwiek systemowych działań ze strony państwa. Zero, nul, nie ma. Edukacja seksualna to jest diabeł. Utożsamiana jest często z działaniem szkodliwym, więc dzieci też nie wiedzą, jak się zachować. Jeżeli ja badam sprawców i czytam, ja nie badam dzieci, więc nie mam kontaktu, ja tylko czytam protokoły. I to dziecko, ono zawsze ufa.
Ono zawsze wejdzie, ono zawsze się uśmiechnie, ono zawsze tego loda weźmie, cukierka. Tak, ono chętnie, potem krzyczy, potem weź te łapy, potem ten... Nie pamiętam, żeby dziecko powiedział, to jest zły dotyk, przestań, powiem mamie. Dzieci nie są do tego, nikt z nimi nie rozmawiał, one lgną. To tak jak kiedyś, no przepraszam, ale też to już no, zmarłem, arcybiskup Hozer, no powiedział, dzieci do nas lgną, wy nie miejcie pretensji, one są zaniedbane, no jak lgną? Dziecko zawsze będzie ufne. Bo takie jest, prawda? Ale edukacja seksualna, trzeba to dziecko nauczyć. To jest zły dotyk, powiedz, że sprzeciwiaj się i to masz zrobić. I 7-latek już powinien to umieć, powinien wiedzieć, że to jest zły dotyk. Dyskusja o pedofilii, drodzy Państwo, jest jałowa, jest nacechowana jedynie nienawiścią wobec sprawców, co dodatkowo zwiększa ich niechęć do podjęcia terapii. Raz na rok, raz na 2 lata, ktoś przyjdzie, na dwie wizyty, dostanie lek, zniknie, nie wiem, co się z nim dzieje. Prawda? Boją się, no wstydzą się, boją się, to jest oczywiste, ale teraz, bo do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że celem społeczeństwa jest obniżenie ryzyka krzywdzenia, popełnienia czynu przestępczego, prawda? To jest cel nas wszystkich jako społeczeństwa, czyli karamy, leczymy, uczymy, prawda? Ani, no, karamy, tak, ale ani nie leczymy, ani nie uczymy, a dyskusja jest tak jałowa, że jakby wręcz uważam, że zwiększa ryzyko popełnienia czynu. Bo jeżeli społeczeństwo, czyli państwo, poprzez własne działania przyczynia się do zwiększenia przestępczości wśród osób z pedofilią, no jeżeli są takie leczenia, i takie dyskusje, i przecież zawsze się słyszy, i to, ach, napinek, jak zabić, zamordować. Jak, dobrze, my sobie tak możemy mówić, okej, okay, ale ci ludzie, którzy są w społeczeństwie, też tego słuchają. Z ręką na sercu przyznam się, że wielkie oczy robiłam. To, o czym się dowiedziałam od pana doktora, no, a w ogóle dla mnie szokiem największym to był dziadek. Że dziadek może sobie pozwolić. Tak, ja taką sprawę ja sam opiniowałem. Dziadek miał zarzuty dotyczące wnuczki własnej. I znów, my jako biegli nie oceniamy, czy on to zrobił, bo to nie jest moja rola. To jest rola sądu, organów ścigania. Sąd uznaje go winnym, to znaczy, że jest pedofilem. Tak? Sąd go uniewinnia, no to znaczy, że moją opinię można wyrzucić. I kuzynka, która nie mogła ze mną przyjść, powiedziała: słuchaj uważnie, bo jestem bardzo ciekawa, jak z dzieckiem rozmawiać. Jak dziecku powiedzieć, żeby... Zapewnić dziecko, że jest bezpieczne i że nie jest winne tej sytuacji, bo dzieci zawsze, dorośli im to wmawiają. Przecież ja znam taki przypadek, że ksiądz, no znów ten ksiądz, no ale to się często o tym mówi, że straszył dziecko piekłem. No jak można? No 12-latek, no piekłem, no to w to wierzy, że jak powiesz, to pójdziesz do piekła i jeszcze to mu się tam wszystko pomieszało w tej głowie i on się bał tego piekła przecież. No to są, no to jest tragedia, nie? A dziecko trzeba zapewnić? Nie, bo ten sposób.